Dzień dobry, Monika Suder, zapraszam do rozmowy Echo 24, a moim i Państwa gościem jest starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam telewizorów Echa 24. Panie starosto, za chwilę gala stypendialna 23 października. Uczniowie dostaną od starostwa powiatowego pieniądze, stypendia. Dokładnie tak. Tak jak pani redaktor powiedziała, już niedługo, bo 23 to jest w środę za niedługo. Za jakiś czas? Za niedługo, dokładnie. Młodzi mieszkańcy powiatu wrocławskiego, którzy w ubiegłym roku szkolnym zasłużyli się czymś, bo tu mówię czymś, bo zawsze przyznajemy stypendia w trzech kategoriach: kulturalnej, naukowej i sportowej. No i co roku wpływają do nas wnioski o przyznanie stypendiów. No i żeby takie stypendium oczywiście uzyskać, no to trzeba mieć osiągnięcia, no takie ponadprzeciętne, bym powiedział, bardzo duże te osiągnięcia. No i w tym roku wpłynęło do nas 108 wniosków stypendialnych z całego powiatu wrocławskiego. Co roku powołujemy komisję stypendialną, która rozpatruje te wnioski. Muszę powiedzieć, że to jest trudna praca takiej komisji, zresztą jak każdej komisji naszej, która pracuje na terenie powiatu wrocławskiego. No i zadaniem tej komisji jest wybrać te najlepsze wnioski, ocenić, bo jest też karta, każdy z członków tej komisji, która ocenia te wnioski stypendialne, ma swoją kartę oceny i później te karty się sumuje i wychodzą wyniki. No i często jest tak, że kilku stypendystów dostaje te same wyniki, w związku z tym jest dyskusja, sprawdzanie tych wyników. No i w tym roku zdarzyła się rzecz dziwna, bo na ponad 100 wniosków złożonych w tym roku aż 20 stypendiów jest sportowych, czyli należałoby powiedzieć, że powiat wrocławski sportem stoi. Ale przyznanych jest 26. A przyznanych jest 26 i tutaj kolejne zdziwienie, bo pozostałe 6 to są kulturalne. W związku z tym kultura i sport w powiecie wrocławskim. Czyli nie ma tych naukowych w tym roku? Nie ma naukowych, nie ma naukowych. To znaczy, to różnie wygląda, bo też muszę jedną ważną rzecz powiedzieć, bo to jest 20. edycja, czyli tak jakby jubileuszowa i też 20 lat jest powiatów polskich. W związku z tym my te stypendia przyznajemy od początku. I tu od razu muszę też powiedzieć o kwocie, którą przyznajemy, bo to jak rozpoczynaliśmy, to były małe pieniądze, bo to wtedy było około 150 zł, z tego co dobrze pamiętam, miesięcznie, oczywiście przez okres 10 miesięcy. No i na przestrzeni lat my sugestywnie, żeśmy podnosili te stypendium i w ubiegłym roku stypendium wynosiło 260 zł, w tym roku zdecydowaliśmy się podnieść to stypendium do kwoty 300 zł, w związku z tym stypendysta, który otrzyma od nas stypendium, będzie dostawał kwotę 300 zł przez okres 10 miesięcy, czyli to jest te 10 miesięcy nauki, tak? Bo nie płacimy stypendiów przez wakacje. Czyli jak łatwo obliczyć, każdy z naszych stypendystów dostanie przez te 10 miesięcy kwotę 3000. Ja często pytam tych stypendystów, na co przeznaczacie te pieniądze, no i najczęstsza odpowiedź to jest, że na dodatkowy rozwój, tak? Czyli w przypadku sportowców, no to sprzęt, właśnie instrumenty, dodatkowe podręczniki, tak? W związku z tym cieszy mnie to, że te pieniądze są przeznaczane właśnie na to. Komuś może się wydawać, że to jest kwota 300 zł, co to jest, tak? No ale ja też to podkreślam, że wielu naszych stypendystów korzysta też z innych stypendiów, bo najczęściej jak ktoś jest zdolny, uzdolniony, czy artystycznie, czy sportowo, czy naukowo, to otrzymuje te stypendia też czy z Urzędu Gminy, czy ze szkoły, tak? W związku z tym czasami no, kwota miesięczna tych stypendiów jest duża. No i cieszę się, że one są przeznaczane na ten cel. I idąc dalej tak jakby w kwestii stypendiów, no to muszę też powiedzieć jedną ważną rzecz, że co roku robimy taką uroczystą galę. Na tą galę zapraszamy stypendystów, zapraszamy ich nauczycieli, wychowawców, zapraszamy dyrektorów tych szkół, zapraszamy oczywiście rodziców. No, no ale są zawsze pokazy, ja pamiętam, że śpiewaczka jakaś śpiewała, tak, prawa, że ktoś tam grał. Dodatkowo, bo ta gala trwa około 2 godzin, no bo te 30 stypendiów trzeba po prostu wręczyć. Trwa gala, czyli tak jak pani redaktor mówi, no i są pokazy. Z reguły występują nasi stypendyści z poprzednich lat. Zapraszamy też
gości, którzy wręczają, bo zawsze staramy się tak, żeby jeśli to jest stypendium no, sportowe, to żeby jakiś znany sportowiec wręczał, autorytet wręczał. Mhm. No i w tym roku, no może nie będę zdradzał, kto będzie wręczał, ale naprawdę będą to wybitne postacie no, świata sportu, nauki. Czekamy na potwierdzenie znanej aktorki polskiej, wrocławskiej, która ma zadeklarować, czy ewentualnie będzie udział brała w tej gali. W związku z tym wszystkich tych, którzy chcą brać udział i uczestniczyć jako obserwatorzy, oczywiście zapraszamy, choć nasze warunki i liczba miejsc jest ograniczona, ale zapraszam bardzo serdecznie. Panie starosto, proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja szkół po reformie szkolnictwa, bo teraz już gimnazja zniknęły, pojawiły się tak jak kiedyś licea i te szkoły średnie. No, wpłynęło to zapewne na to, jak wygląda sytuacja w powiecie, bo powiat odpowiada za szkolnictwo właśnie te średnie. Ponadgimnazjalne, średnie, tak. Proszę Państwa, to rzeczywiście dzisiaj jesteśmy właściwie od 1 września po reformie. Zmieniło się wiele, no bo tak jak pani redaktor powiedziała, nie mamy od 1 września gimnazjów. Mamy za to klasy i ośmioklasowe, czyli wróciliśmy do starego systemu. I w związku z tym my też jako jednostka samorządu rozpoczęliśmy według nowego systemu nabór do szkół średnich i tutaj każda jednostka samorządu walczyła o jak największą liczbę uczniów, którzy przyjdą do tych klas pierwszych, no bo w tym momencie przyszły podwójne roczniki i nam też bardzo zależało na tym, żeby jak najwięcej młodzieży przyszło do naszych szkół. Ja przypomnę, że my mamy dwie szkoły ponadgimnazjalne, dwie szkoły średnie, czyli liceum w Sobótce i szkołę w Krzyżowicach. To jest taki powiatowy zespół szkół w Krzyżowicach. I o ile w Sobótce szkolimy pod kątem ogólnym, to już w Krzyżowicach tam właściwie młodzi ludzie mogą znaleźć ciekawe kierunki dla siebie, chociażby technik geodeta, technik hodowca koni. W związku z tym staramy się stworzyć ciekawe kierunki, które mogą dzisiaj tych młodych ludzi zainteresować. I tutaj muszę powiedzieć jedną ważną rzecz, że dwa dni temu w LG otworzyliśmy Centrum Kształcenia Edukacyjnego dla potrzeb LG. Pod konkretny zawód. Uczniowie uczą się, że wychodzą i mają pracę, tak? Dokładnie tak. Tutaj udało nam się, że tak stworzyć odpowiednie warunki dla tych młodych ludzi, którzy zechcą w przyszłości pracować w dużej firmie, w firmie światowej, bo ja tutaj też muszę powiedzieć, że docelowo w firmie LG na Bielanach będzie pracowało 7 tysięcy pracowników. Dzisiaj, to jest informacja z przedwczoraj, no, zatrudnionych jest około 4 tysięcy tych pracowników i w związku z tym no, potrzebne było nam takie centrum, które wykształciło tych młodych ludzi pod kątem właśnie potrzeb LG. No i tak jak powiedziałem, w obecności pani ambasador Korei nastąpiło uroczyste otwarcie tego centrum. Młodzi ludzie będą się tam szkolić. Jest to efekt kilkumiesięcznych rozmów, bo pierwsze rozmowy w sprawie utworzenia klasy patronackiej w LG odbyły się w kwietniu w tamtym roku w obecności pani minister Zalewskiej, jeszcze później drugie rozmowy z udziałem też pani minister Zalewskiej, która była gościem Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i dzisiaj mamy taki efekt, że nasi młodzi ludzie z Krzyżowic właśnie będą kształcić się w nowoczesnym centrum, ale też i uczniowie jednej szkoły wrocławskiej. W związku z tym jest to takie centrum stworzone dla Krzyżowic i dla miasta Wrocławia. No i efekty będziemy mieli tego za 3 lata, bo dzisiaj rozpoczynamy kształcenie. W związku z tym za 3 lata będą pierwsi młodzi ludzie, którzy skończą tą klasę kierunkową i będą mogli pójść do pracy w LG, ale z tego co wiem też tam było zagwarantowane, że wszyscy ci młodzi ludzie, którzy chcą pójść do klasy patronackiej będą mieli też dodatkowe wynagrodzenie z tytułu takiego stypendium. Czyli takie płatne praktyki. Płatne praktyki finansowane przez firmę LG. A
Czy to jest tak z tymi uczniami tych szkół, które są poza Wrocławiem, że, czy tam mieszkańcami, że uciekają trochę do większego miasta i chcą Państwo ich zatrzymać? To znaczy, rzeczywiście jest taki trend, że ci młodzi ludzie po skończeniu szkoły podstawowej, ja myślę, że my też tak się zachowywaliśmy, że po skończeniu szkoły podstawowej, no oni wszyscy chcą do miasta, tak? I stąd też my czynimy różne starania, proponujemy różne zajęcia pozalekcyjne, żeby tych młodych ludzi zatrzymać na terenie gminy, na terenie powiatu, no chociażby liceum w Sobótce, tak? No tam gro tych młodych ludzi z Sobótki no, chce pójść do Wrocławia. No, ja tych ludzi rozumiem, no, daleko od rodziców, prawda? No, wyjeżdżają rano, za chwilę studia. Duże miasto przyciąga, w związku z tym my też musimy szukać takich rozwiązań, żeby przyciągnąć tych młodych ludzi. Między innymi w Sobótce, w liceum, no tam pan dyrektor bardzo mocno się stara, bardzo fajnie ta szkoła funkcjonuje. No i tam jednym z takich jedna z ciekawych propozycji to jest fakt, że młodzież z liceum w Sobótce szkoła w Sobótce ma podpisaną umowę z Rosjanami i oni co roku wyjeżdżają do tej Rosji na praktyki, tak? Co robią w Rosji? To znaczy oni się wymieniają, oni tam sobie jeżdżą między sobą, Rosjanie przyjeżdżają do nas, szkoła Sobótki jeździ tam do nich, wymieniają się między sobą doświadczeniami i to jest akurat taki kraj, no... ciekawy dla naszej młodzieży, w związku z tym... Inny zachód już znają, tam na zachód mogą łatwo wyjechać z rodzicami, a do Rosji no jest trochę trudniej, tak? W związku z tym jest to jeden z takich elementów przyciągających właśnie tą naszą młodzież, ale to nie tylko nauka, tak? No bo tak jak już powiedziałem o tych zajęciach dodatkowych, my bardzo dużo finansujemy na terenie powiatów nasze placówki oświatowe. Zresztą w tej chwili bardzo mocno korzystamy z projektów edukacyjnych, z projektów unijnych, które pojawiają się u nas na rynku. W związku z tym tam, gdzie możemy, to sięgamy po te środki unijne i dzisiaj jesteśmy, myślę, liderem na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych, chociażby na edukację. Dzisiaj między innymi jadę otworzyć padok. Padok, co to jest padok? Czyli takie specjalne pomieszczenie, jak to nazwać? Pomieszczenie, hala do oprowadzania koni i jest to ponoć jeden z najnowocześniejszych padoków w Polsce. No my jako powiat, czy inwestycja ta kosztowała około 300 tysięcy, my zawsze jako powiat korzystamy z tego, że możemy dostać dofinansowanie z innych źródeł i zawsze z tego korzystamy. W związku z tym przy całej inwestycji około 300 tysięcy my wydamy gdzieś około 30 tysięcy, czyli niecałe 10%. W związku z tym jest to kolejna inwestycja, którą zainwestowaliśmy, ale też... I szkoły też mogą z tego? I to będzie takie dedykowane dla tak, uczniów? Bo my tam mamy właśnie w Krzyżowicach konie i dlatego też dla tych koni, mamy hotel dla koni, w związku z tym no, prowadzimy, tak jak powiedziałem, szeroką działalność. Dokładnie, hodowca koni. Technik weterynarz, to są też pacjenci, tak, przyszłych techników weterynarzy, ale też oprócz tego, że te padoki, to też i w ubiegłym roku, znaczy w tym roku szkolnym udało nam się od nowa stworzyć nowy kompleks sportowy, czyli boiska, bo tam mamy problem, bo to jest zabytkowy budynek, w związku z tym my tam nie mamy pełnowymiarowej sali, mamy małą salkę gimnastyczną, w związku z tym stworzyliśmy w tamtym roku szkolnym młodzieży nowy kompleks sportowy, z którego są bardzo zadowoleni. No i dzisiaj w Krzyżowicach właściwie nam, i też powinienem powiedzieć, że zrobiliśmy termomodernizację budynku internatu, bo przecież, żeby ściągnąć tą młodzież z Polski, to musimy mieć też gdzieś internat. W związku z tym zrobiliśmy termomodernizację, doposażyliśmy ten internat, ale też inwestujemy no, to, co tam się ma zadziać, czyli w sprzęt, w komputery. W związku z tym jest to dzisiaj nowoczesny powiatowy zespół szkół w Krzyżowicach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był starosta powiatu wrocławskiego, pan Roman Potocki. Dziękuję bardzo. A ja Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.